Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was na sesji czwartkowej. 18 dzień kwietnia. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Sytuacja na wykresie EURUSD na początek, interwał jednogodzinowy. No i układ, który pokazałem w dniu wczorajszym. Jak sobie spojrzymy z perspektywy właśnie tutaj tych godzin na sesji Girodowej, poranek, to były te okolice, już zaczęła się zarysowywać jakaś korekta wzrostowa, no i pod to wyznaczyliśmy sobie pierwszy ten target na wysokości współczynnika 38,2%. Tutaj z tego całego dość lokalnego oczywiście swingu spadkowego, poziom cenowy najbliższego oporu 1,0710, drobna biegunowość potwierdzająca jakby istotność tego obszaru też, wybite wsparcie, tak jak tutaj staje się oporem. No i czekamy na handel właśnie w tych rejonach cenowych 1,0710. Na tą chwilę około 28-30 niemal pipsów nam tutaj brakuje, także spokojnie też strefa osiągalna. Jak spojrzymy sobie wczorajszy i dzisiejszy poranek, no to mamy wzrost około gdzieś 60 pipsów. To jest ta przestrzeń, spokojnie osiągalna strefa. Może nawet jeszcze dzisiaj w godzinach przedpołudniowych, a jeżeli nie, to na pewno na sesji amerykańskiej. Idąc dalej, tutaj na wykresie GBP/USD niemal podobny układ pod tym względem, że idziemy z jakimś, przepraszam, podbiciem wzrostowym. Natomiast mamy FS100, mamy już FS100 przetestowane podczas wczorajszego czy poranka, no w godzinach już prawie południowych to podejście pełne na FS100 i fajna obrona też poziomu FS100 się pojawia, jeżeli chodzi o wycenę 1,2477. Później zrzucenie i dzisiaj też w godzinach porannych podchodzimy pod tą strefę podażową, pod tą strefę oporu właśnie na kablu. No i zobaczymy, co tutaj na tych formacjach świecowych się wydarzy, tak? Jakie będą reakcje, czy znowu wzrośnie nam tutaj zmienność, czy będzie próba obrony, czy będą świece przybierały kształt taki podażowy, długie cienie od góry i czy będzie szansa na ewentualnie drugie rozegranie z tego poziomu oporu na GBP/USD. Na razie czekamy, ale na pewno do obserwacji tak naprawdę układ na teraz, na te godziny otwarcia sesji europejskiej, na godziny przedpołudniowe czasu polskiego. Idąc dalej, USDJPY, tutaj interwał na początek 4-godzinowy, schemat, który mamy wyznaczony, cały czas pozostaje aktualny, 127,2% tutaj z tego swingu spadkowego budowanego pod koniec ubiegłego roku. No przeszliśmy aż na taką szeroką perspektywę z uwagi na poziomy, jakie się pojawiły, na nowe szczyty. Także tak jak wcześniej śledziliście, to tak to wyglądało, że te analizy musiały przejść aż na szeroką taką perspektywę. Obecnie 127,2, jeszcze przytoczymy sobie kurs, 155,05. Około 70, nawet 75 pipsów nas tutaj dzieli, więc na dzisiejszej sesji może być ciężko. Patrzę jeszcze na ostatnie korekty, jakie rozpiętości przybierały. Spróbujmy sobie to FS100 pomierzyć. I teraz tak, to wygląda całkiem przyjemnie, jeżeli korekta spadkowa będzie pogłębiana na ujku. Mamy fajną biegunowość, wcześniej tutaj się trochę zakotłowało. Była wyraźna walka o poziom, później dynamiczne wyjście górą i ten poziom, jeżeli zostanie ponownie przetestowany, tym razem tak naprawdę od góry, no to spora szansa, spore prawdopodobieństwo, że zostanie wybroniony. To zdecydowanie na plus ten obszar biegunowości. No i oczywiście pomiar korekcyjny, największa korekta spadkowa w ostatnim czasie, no w dosyć długim czasie, bo tu od pierwszej połowy marca nawet spoglądamy. I poziom cenowy tej strefy popytowej 153,21, 153,20 do zapamiętania, no ponad 100 pipsów, ale no tak to obecnie na ujku wygląda, że te zasięgi są
dosyć duża, ale też zmienność cały czas na fajnym, wysokim poziomie. Rynek złota. Tutaj w przypadku złota sytuacja na razie nam się trochę w taki sposób rozjechała, że ja ten scenariusz harmoniczny usuwam z 61,8 te okolice, powiedzmy, przynajmniej ponownie przetestowane, naruszone. Ten poziom jakby nie stanowi już większej wartości obecnie z uwagi na ilość tych testów i to, że rynek tak przebijał jakby ten poziom cenowy mało precyzyjnie. Patrzę jeszcze tutaj z perspektywy szerszej. I ewentualnie też o tych poziomach myślę od dołu. Na zielono nawet bym zaznaczył tą 50. Obszar, który naruszony został tutaj na tej świecy godzinowej, natomiast zdecydowanie wybroniony w tym drugim podejściu. I myślę, że cały czas można uznawać to za strefę popytową, najbliższą strefę wsparcia na złocie. Jeżeli pojawiłby się kierunek spadkowy, no to zwróciłbym uwagę na 2361, około 17 dolarów od bieżącej wyceny. A to, co od góry też trochę bym odświeżył ten schemat na ostatnim swingu spadkowym. Rozkładamy sobie siatkę. No i 61,8 na horyzoncie. Coś takiego mamy. Jeszcze zmienimy kolor. No i strefa oporu po kursie 2380, 2380,5.